Ojciec, jak go przytuliłem zaraz po tańcu, powiedział, ja wtedy zjadłem coś, czego już potem nigdy w życiu nie próbowałem. Nigdy. To, co dzisiaj nam się wydaje, że jest kebabem, to nie jest kebab. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Filip Heiser jest z nami po kolejnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Filipie, jest mi szczerze i autentycznie przykro, że odpadłeś. Naprawdę. To bardzo miłe, dziękuję. Ale dlatego, przede wszystkim dlatego, bo to tak bardzo kontrastuje dzisiaj z tą radością, którą okazywałeś podczas odcinka i z tym, że były takie dobre emocje wokół ciebie na parkiecie i przy ocenach jury i w ogóle wśród uczestników. Dwie sprawy. Tak, dobre emocje były i są nadal, bo ja jestem bardzo szczęśliwy z tego tańca. Ja wręcz jestem dumny, bo uważam, że zatańczyłem na 200%, nie pomyliłem ani grama choreografii. Jak Hania jest zadowolona z tego, jak ja tańczę, to wierz mi, że ona rzadko jest zadowolona, nie? A dzisiaj była, więc wiem, że było okej. Okay. A takie są reguły programu i tyle. I to też jest po coś, nie? Ten czas uwalnia się po to, żeby móc go zająć czymś innym, co też jest ważne. Rozmawiałem zaraz po programie z panią Iwoną Pawlowicz. Tak? Jej zdaniem dla ciebie ten taniec tutaj w tym programie to jest bardzo dobra forma takiej życiowej terapii. Zgadzasz się z tym? Absolutnie. Taniec to jest w ogóle terapia. I jeśli zastanawiacie się nad tym, jak sprawić, żeby wasze życie było lepsze, zarówno jeśli chodzi o mental i jeśli chodzi o ciało, to jest genialne rozwiązanie. Zapisać się na intensywny kurs tańca, bo tak, jeśli wydaje ci się, że masz problemy, to wchodzisz na salę taneczną i o nich zapominasz. Po prostu ich nie ma, bo musisz przełączyć mózg na rzecz, o której nie masz zielonego pojęcia. Jak nie masz ani zielonego pojęcia, to znaczy, że musisz włożyć naprawdę multum procesów myśleniowych akurat w tę historię, zapominając o reszcie. Plus do tego ja na treningach zamawiałem po dwie pizze, a dalej kilogramy leciały w dół. W związku z tym naprawdę gorąco polecam. Dziś na publiczności obecny był twój tata, Zygmunt Heiser. Tak. Czy to było dla ciebie szczególnie ważne, że tata właśnie kibicuje w tym dniu? Dlatego tak bardzo chciałem nic nie pomylić. Serio. I nic nie pomyliłem. I ojciec, jak go przytuliłem zaraz po tańcu, powiedział, to był twój najlepszy taniec. I tak też było, ja też tak czuję. Super, naprawdę, jest okej. Okay. Ale nie, jak tam ze sobą rozmawiacie, to nie mówicie o tej klątwie Heiserów, która dzisiaj padła tyle razy. To, wiesz, to my się z tego nabijamy. No, to, że ojciec odpadł na jive'ie i ja... A może jest? Kto to wie? Filipie, to odejdziemy na jedną chwilę od Tańca z Gwiazdami, bo rozkręcasz swój biznes. Tak. I jest to biznes kebabowy. Tak. No, nie powinieneś tego robić, ale czy są jakieś cechy dobrego kebaba, są, którymi się powinniśmy kierować? Są i nie ma ich ani w Polsce, ani na świecie. Nie ma takiego kebaba. Słuchajcie, ja pierwszego donera zjadłem, to był 89 albo 90 rok, w Berlinie Zachodnim, w dzielnicy Kreuzberg, gdzie mój ojciec tapetował ściany. Takie były czasy, że Polacy wyjeżdżali do pracy do Berlina Zachodniego, żeby zarabiać w markach i mój ojciec już pracował w telewizji i dalej jeździł na weekendy tapetować te ściany, bo miał z tego więcej pieniędzy w markach niż to, co płacono w polskiej w telewizji w czasach PRL-u albo na przełomie demokracji. I słuchajcie, ja wtedy zjadłem coś, czego już potem nigdy w życiu nie próbowałem. Nigdy. To, co dzisiaj nam się wydaje, że jest kebabem, to nie jest kebab. Ale ja poświęciłem 2 lata życia, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu i kilogramów do przodu, żeby odnaleźć ten smak. Odnalazłem go, 3 kwietnia ruszamy. W takim razie życzymy powodzenia w tym biznesie. Ale tylko nie śmiej się z tego, no nie. Bo to nie jest zabawne. To jest real serious business, nie? Ja kiedyś bardzo chciałem mieć franczyzę McDonalda. To było moje marzenie. Otworzyłem Subwaya i to było takie wejście, a potem sobie myślałem, kurczę, po co pracować dla kogoś, skoro ja sam mogę to stworzyć. I tak się będzie działo. To powiedz, Filipie, tylko na koniec, czy obecność twojego taty tutaj dzisiaj to jest może zapowiedź jakiejś waszej współpracy telewizyjnej? Nie mam zielonego pojęcia. Telewizja to jest tylko i wyłącznie romans. I nigdy w życiu nie można jej traktować jako coś pewnego. Tak jak dzisiaj z Tańcem z Gwiazdami. Jesteś i nagle cię nie ma. Tak? To jest fajna przygoda. I tylko tak można to traktować. Dziękuję ci, Filipie, za poświęconą chwilę i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.